Dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj trochę poważniejsza robota. Jest wyciek Ford Fusion ze wspomagania. Okazało się, że cieknie tutaj z tego, o tu jest nawet klucz wsadzony. Wyciągniemy ten klucz. Dobra, za chwilę wyciągnę ten klucz. Cieknie tutaj z tego czujnika ciśnienia wspomagania, to się nazywa, czujnik ciśnienia wspomagania. Ale za chiny go nie idzie odkręcić. Wygina się ten tutaj wążek. Widzicie, on był tak prosty, tutaj szedł, a już się tyle wygiął. Próbowałem różnie, no ale tragedia jest. I teraz tak, plan jest taki, żeby, bo muszę się dokładnie zastanowić, żeby to głupot nie porobić. Plan jest taki, żeby całe te sanki, czy to się nazywa tam belka, czy jak to się nazywa, całe to ściągnąć, opuścić na dół i dostać się do maglownicy. I albo ją całą wyciągnąć, chociaż wolałbym nie, i wyciągnąć ten przewód, bo ten przewód idzie tutaj do, tam idzie do pompy wspomagania. Więc no taki jest plan, no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kurde, no. A nie chciałbym tych zwrotnic tu, nie chciałbym wahaczy ściągać, tylko postaram się łączniki odpiąć. Łączniki, no i to powinno mi zejść. Przynajmniej tak mi się wydaje, no. To kurwa nie pasuje do chuja. Elegancko. No to słuchajcie, odkręciłem łączniki stabilizatorów, odkręciłem maglownicę. Powiem wam, jak ja ją przykręcę, to nie wiem, bo tam są nakrętki z drugiej strony, ale dobra, to mam zrobione. Odkręciłem teraz tu poduszkę, więc silnik już mam, widzicie, w lufcie. Na łeb mam nadzieję, że mi to nie spadnie, ale nie powinno. Tu se podbuduję teraz i odkręcam te wszystkie śruby i spuszczam to na dół. No dobra, to wykręcamy te i wykręcamy te, i to powinno zejść na dół. No i tyle, nie? No i tyle. Damy nas tu. Nie wiem, czy to będzie widać, czy nie. Jedziemy z tym koksem. Co to jest? 18 czy co to jest? 18.
17. Aha, jeszcze muszę wydech wyciągnąć. Przyjdę sobie. Na razie idzie za dobrze. Na razie idzie za dobrze. Na razie idzie za dobrze. Thank you.
no to całe sanie, czy półka, czy jak to się tam nazywa, opuszczą. No to aktualizacja tematu. Wykręciłem przewód pompy wspomagania. Wykręciłem go tu od silnika, więc on teraz jest tak właściwie cały luźny. Teraz kwestia jego wyciągnąć, tylko nie wiem, czy go sam kurde zdołam wyciągnąć. Bo tu są te blachy, które raczej nie są ściągalne, a wolałbym tego nie ściągać, nie? Idę na dół teraz. Tu mam ściągnięte, futurtyczką sobie maglownicę dałem. Tu mam ten gość ściągnięty, to jest to. O, widzicie ten tutaj. No i teraz go muszę jakoś wyciągnąć stąd, zaraz zobaczę. Może mi się uda wyciągnąć i jakoś samemu to wyciągnąć. Dobra, wyciągam, to wam nie nagrywam na razie. Ale roboty tu jest, do głupiego czujnika tyle roboty, dajcie spokój. No to jest, jest, jest i jeszcze raz jest. Przewód wyciągnięty. Powiem wam, o ten czujnik chodzi. Nie ma tego jak przytrzymać i ten przewód się wygina. On powinien iść normalnie na prosto. I teraz wymienić ten czujnik i spróbować to wsadzić. No to będzie najgorsze, bo wyciągnąć zawsze jest łatwo. Ale pół auta rozgrzewane, żeby kurde zrobić taki czujnik. Ja pierdolę, czujnik oczywiście 300 zł, nie? Pół auta rozgrzewane, żeby zrobić taki czujnik. No nic, spróbuję go teraz wykręcić i zobaczymy. 14. Czy nie 14, czy to jest 15? Czternastka. Kurwa. Musiałbym się zajebać. Młotkiem. Kurwa, jak tu siedzi ty. Dobrze, tu skręcą. Dobrze, w ta suma. O chuja. I weź to odkręć kurwa na tym, na aucie. Weź to odkręć na aucie. Weź to odkręć na aucie. Jak to ani nie drgnie kurwa. Weź to. Czy ma jakąś brechę kurwa. Brechę. Się rozdupi albo się zrobi taką brecha. Smajzla młota to chujnie robota. Poszło. Dobra, dobrze to w rękach idzie. Co ty chcesz, chłopie? Co ty chcesz? Jak to w rękach idzie? O, teraz to kurwa wyciągnij ten klucz. Jak to w rękach idzie? $300 ten czujnik. Kurwa.